Radio Plus. Sedno sprawy. Gościem Sedna Sprawy jest dzisiaj Marcin Bosacki, poseł Koalicji Obywatelskiej, członek Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Pegasusa, wyjaśniania tejże afery domniemanej inwigilacji polityków opozycji przede wszystkim. Dzień dobry panie pośle, witam serdecznie. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie pośle, Pegasus to może być polityczna bomba, to może być polityczne trzęsienie ziemi, to są określenia na miejscu absolutnie w kontekście informacji, które pan już posiada? Ja uważam, że to już jest polityczna bomba, bo proszę sobie wyobrazić, ile jest krajów, w których z całą pewnością nie tylko podsłuchiwano, bo to jest ta różnica, tylko całkowicie, totalnie inwigilowano. Tylko polityczna bomba to ma podczas, też polityczne ofiary. Tutaj jeszcze podczas, wybuch tej bomby, żadnych ofiar za sobą podczas politycznych nie pociągnął. Kampanii wyborczej inwigilowano szefa sztabu największej partii opozycyjnej. No, mieliśmy Watergate pół wieku temu w Stanach Zjednoczonych i mamy Polskę w 2019 roku. I to już wiemy. Tych przypadków jest z całą pewnością więcej. I myślę, że tak, że będą też po stronie PiSu zasłużone, ponieważ w mojej ocenie robiono to w sposób nieuzasadniony i nielegalny, będą polityczne ofiary. Z całą pewnością jest więcej. Co to znaczy z całą pewnością? Na czym pan tę pewność opiera? Ja mam różne źródła informacji, także takie, które no, są wewnątrz PiSu. Ale to chyba się nazywa plotki. Nie. Nie, nie. Jest poziom informacji i poziom źródeł, które są wiarygodne i są takie, które plotkują. Ja, to Mariusz Kamiński panu opowiadał? Ja mówię o tych, których jestem pewien. I to są informacje na podstawie słów polityków Prawa i Sprawiedliwości, to przekonanie, że tych osób jest więcej. Nie tylko. To mamy już jedno źródło tej wiedzy, a kolejne? Wie pan, że zarówno dziennikarze, jak i politycy nie zdradzają wszystkich źródeł, natomiast jestem absolutnie przekonany, że... Ale tutaj nazwiska pan poseł tego polityka PiSu nie wymienił i to rozumiem, ale jednak mniej więcej zarysował pan poseł, skąd ta wiedza, więc pytam o kolejne źródła, też bez może pokazania dokładnie palcem, ale jakiś obszar chociaż, no żebyśmy mogli wiedzieć, na czym pan poseł te twarde dosyć przecież tezy oskarżenia opiera. Nie wiem, czy oskarżenia. To jest po prostu moja wiedza, że no, jeśli chodzi o... Państwo inwigilowało polityków masowo opozycji, no to są oskarżenia, tak? Ja nie mówię, że tylko o polityków. Proszę być precyzyjnym. Uważam, że nieuzasadnionych, bo pewnie też były uzasadnione dotyczące szpiegostwa, no jasne. Podejrzenia terroryzmu czy ciężkich przestępstw, ale nieuzasadnionych przypadków było na pewno więcej niż 100, niż mniej niż 100, a jeśli chodzi o polityków PiSu, to było więcej niż 10, a nie parę. No tylko panie pośle, jedno źródło. Opiera pan to, co pan mówi teraz na podstawie informacji polityków Prawa i Sprawiedliwości? Nie tylko. I czego jeszcze? Jak źródła mówię? W służbach specjalnych? Też są ludzie, którzy mają wiedzę i się do nas zgłaszają. Ale w każdym razie to są ciągle ustne relacje. Tak, ja nie widziałem materiałów pisemnych z audytu, który się odbywa w tej chwili, chyba jeszcze się nie skończył, w służbach specjalnych, nie widziałem listy, nie mogę nic powiedzieć o nazwiskach, oprócz tych, które są ogólnie znane. Ale pan poseł wrzucił do dyskusji publicznej samą wartość setek podsłuchów. To panie pośle, czy to było odpowiedzialne i czy to tak politycznie po prostu miało być efektowne, czy jest pan tego pewny? Tak, jestem tego pewien. Jak mówię, to są źródła i to poważne i nie jedno. Wie pan, jak pan mnie pyta o odpowiedzialność, to może porozmawiajmy o odpowiedzialności tych, którzy to robili. Jasne. I też pytam o odpowiedzialność. Na przykład niedawno byłą premier Beatę Szydło pytałem, czy to ona może decydowała o zakupie systemu Pegasus, albo czy miała wiedzę, że taka transakcja miała miejsce, bo to za rządów jeszcze premier Beaty Szydło miało to się wydarzyć. Była premier mówiła, że nie, że nic jej na ten temat wiadomo nie było. Co wiedza pana posła mówi na ten temat? Kto decydował o tym, żeby polskie służby posiadały system Pegasus? Jeśli chodzi o czas, z całą pewnością to się odbyło za czasów pani premier Szydło. A mogło się odbyć bez jej wiedzy? I nie mówmy już o, jak pan przed chwilą powiedział, w prawdopodobnym zakupie. Znaczy nie, znaczy wiemy, mamy dokumenty, ja je widziałem, zarówno jawne, jak i niejawne. Odbyło się to jesienią 2017 roku. Wie pan,
To jest taka piramida, na początku której, u podstawy której wszyscy politycy PiSu mówili, że nie było Pegasusa w Polsce. Że to jest koń skrzydlaty albo że konsola do gier. Mówił to na przykład pan Woś, którego podpis jest pod przeznaczeniem 25 milionów złotych. Jutro będzie gościem Sejma sprawy, o to będzie 25 milionów z Funduszu Sprawiedliwości, wybitna perwersja systemu pisowskiego, czyli że fundusz, który miał służyć pomocy ofiarom przestępstw, przeznacza się na narzędzie do inwigilacji przeciwników politycznych. No ale jednak też przestępców, tak z założenia, prawda? Być może, ale... Sam pan o tym mówił przed chwilą. Tak, ale nie znane mi są przynajmniej jakiekolwiek sprawy dowodowe, które dzięki Pegasusowi trafiły do sądów. Natomiast znane mi jest wiele przypadków inwigilacji polityków i przeciwników politycznych, czy w ogóle przeciwników władzy PiS, bo nie byli to tylko politycy, byli prawnicy, to byli biznesmeni, przynajmniej jeden dziennikarz, raczej więcej dziennikarzy i tak dalej, i tak dalej. A ilu polityków w końcu? Jeżeli chodzi o polityków Prawej Sprawiedliwości i powiedzmy drugiej strony opozycji rządzących? Naprawdę tego... Albo się to wie, albo się tego nie wie. No więc ja panu mówię, ja panu mogę powiedzieć o zasięgu, o zakresie nieuzasadnionych, motywowanych politycznie w inwigilacji ze strony służb pisowskich, pana kontrolowanych przez pana Kamińskiego i pana Wąsika. Ale nie powiem panu, że było 24 z tego grupowania i 48 z tego. Ale pewnie, że wie o tych spisów, wie o adwokatach, wie o dziennikarzu, to pytam konkretnie samych polityków. Ilu w tej grupie jest Prawa i Sprawiedliwości, a ilu ówczesnej opozycji? Nie, mówię panu, że tego panu nie powiem. Na pewno jest to więcej niż kilku, jeśli chodzi o polityków Prawa i Sprawiedliwości. A czy kilkudziesięciu, czy kilkunastu? Tego już rozumiem, opracować nie możemy. Tak. Panie proszę, to idźmy trochę dalej. Czy sam system Pegasus, czy samo stosowanie przez państwo tego systemu jest czymś niewłaściwym, czy chodzi po prostu o to tylko, jak zostało to narzędzie użyte? W mojej ocenie system Pegasus jako taki był stosowany w Polsce nielegalnie. Ponieważ z dwóch powodów. Po pierwsze, nie uzyskał certyfikacji Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która wedle przepisów prawa powinna certyfikować, czyli zgadzać się na użycie wszystkich środków operacyjnych dostępnych polskim służbom. Nie było takiej zgody. Taka jest moja wiedza. I po drugie, jeśli panowie z PiS-u, w tym pan Kamiński, Wąsik, ale też pan Kaczyński, mówią, że na wszystko były zgody sądów. Po pierwsze, według mojej wiedzy nie na wszystko. Po drugie, sądy nie wiedziały, na co się zgadzają. To zatrzymajmy się przy tym nie na wszystko. To ile było takich przypadków, na których nie było zgody sądów? Nie wiem tego, ale wiem, że były tak zwane pięciodniówki, czyli to jest taki okres, kiedy służby w nagłych wypadkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa albo możliwości zatarcia dowodów mogą teoretycznie... Ale raz się to wydarzyło, czy 100 razy? Nie wiem. Wiele razy. Wiele razy to bardzo ciągle pojemne określenie. Ale, panie doktorze... Ktoś panu posłowi o tym mówił i jak rozumiem, no mówił, czy to jakieś 3 incydentalne przypadki, czy 30, czy 300, czy 3000, bo przecież samych zgód na takie działania operacyjne to rocznie wydawanych jest 1000, dlatego po prostu pytam, jaki to rząd wielkości. Jakie to ma znaczenie, ile razy złamano prawo z udziałem Pegasusa? Wiemy co najmniej kilkunastu przypadków. No dużo ma znaczenie. Czy to masowe, czy incydentalne? Jednak to ma znaczenie, panie Boszcze. No nie jest to... Mówię panu, masowe w sensie raczej setki niż dziesiątki, natomiast... Bez zgody sądu, tak? Ale, znaczy, co zmienia zgoda sądu w wypadku Pegasusa? Co zmienia? No, wszystko zmienia. Na przynajmniej część... W wypadku każdego narzędzia. No wszystko zmienia. Absolutnie albo się sąd godzi, albo nie godzi. No jeżeli absolutnie się godzi, to legalizuje, sąd to bierze na siebie. Absolutnie nie. Znaczy, panie redaktorze, czy pan wie, czym jest Pegasus? No, mniej więcej wiem. Nie, czym się różni od zwykłego... Mam na swoim komputerze i... Zwykłej zgody na kontrolę operacyjną. No rozumiem, że to jest pełny dostęp do urządzenia takiego, jaki... Zna pan wyrok sądu we Wrocławiu sprzed 2 tygodni? Który powiedział, że Pegasus w Polsce jest nielegalny, jego użycie. On się opiera na tym, że jeśli sąd się zgadza na kontrolę pana telefonu, to się zgadza na słuchanie
na żywo, albo na przykład ogólnie na kontrolę. To są daleko większe możliwości, no łącznie z instalowaniem swoich rzeczy, z wgrywaniem materiałów i tak dalej. Ale też na to, że bada pana przeszłość. Sąd się zgadza na miesiąc pana inwigilacji, podsłuchu, po to, żeby sprawdzić, czy pan nie uczestniczy w czynach przestępczych. Pegasus zgrywa pana całą przeszłość, nawet nie tylko z tego telefonu, ale też poprzedniego, jeśli pan zgrał z niego dane na ten nowy. Jasne. I dlatego TVP... Ale to sądy nie wiedziały o tym w ogóle, panie pośle, jeżeli wydawały zgody. No nie wiedziały. Znaczy w 17, 18, 19 roku nikt nie wiedział o istnieniu Pegasusa. Potem już się takie informacje pojawiały, ale we wnioskach do sądu, według mojej wiedzy, nie było nazwy Pegasus i możliwości tego systemu. I to mówią również publicznie sędziowie, którzy zatwierdzali wnioski o kontrolę operacyjną. Że nie było rozróżnienia między zwykłymi środkami, wnioskiem o zgodę na zwykłą kontrolę operacyjną, a Pegasusem. To panie pośle, jeżeli chodzi o tę kwestię, kto pana zdaniem poniesie to nie tylko polityczną odpowiedzialność, jak rozumiem, jeżeli to się potwierdzi, o czym pan poseł mówi, to nie odpowiedzialność polityczna, tylko karna i to poważna. Kto w takim razie może pójść siedzieć za używanie niezgodne z prawem systemu Pegasus? Pan wybaczy, ale ja na razie nie będę spekulował co do tego, jakie my na końcu prac komisji, czyli pewnie za wiele miesięcy... Zawiadomienia do prokuratury. Złożymy zawiadomienia do prokuratury. Natomiast ja panu mogę powiedzieć, jaka była drabinka odpowiedzialności. No, był szef i wiceszef CBA, którzy występowali o te zgody i potem ich pracownicy ich dokonywali, tych aktów strzelania, czyli inwigilacji totalnej Pegasusem. Po drugie, byli ich nadzorcy, czyli koordynatorzy służb specjalnych, byli posłowie Kamiński i Wąsik. No i wreszcie była odpowiedzialność polityczna premierów i wicepremiera, szefa Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa, czyli Jarosława Kaczyńskiego. Ale czy ja wierzę Kaczyńskiemu dzisiaj, który mówi we wtorki i piątki, że było tych przypadków tyle i tyle i one były zawsze legalizowane przez sądy, a w środy i soboty mówi, że nic o tym nie wiedział? Nie powiem tego panu. Będę go przesłuchiwał, mam nadzieję, że nie wie, a jednak kilka nawet nie zdań, tylko słów później okazało się, że jednak trochę wie. Tymczasem gościem Sedna Sprawy jest dzisiaj Marcin Bosacki z Koalicji Obywatelskiej. Kończymy radiową część naszej rozmowy, ale jeszcze internetowa dogrywka przed nami, na którą bardzo serdecznie państwa zapraszam. Słuchaczom Radia Plus życzymy dobrego dnia. Radio Plus. Sedno sprawy. Marcin Bosacki z Koalicji Obywatelskiej cały czas jest z nami, to może już od tego Pegasusa, panią proszę, trochę odejdźmy. No, ta sprawa pewnie w kolejnych tygodniach i miesiącach będzie wracała razem z rozwojem prac w marcu komisji. Przez pierwsze przesłuchanie świadków. No to jeszcze trochę. Panie pośle, chciałem zapytać o wykładnię słów Donalda Tuska z expose o 100 konkretach. Tych 100 konkretach Koalicji Obywatelskiej na 100 dni, bo premier mówił wtedy, że mogą Polacy rozliczać go i rząd z tychże 100 konkretów. No, te wykładnie ostatnio bywają nawet dość zabawne. Mam wrażenie, wczoraj minister Dariusz Wieczorek w tym studiu mówił, że to przenośnia te 100 dni. To jest 100 konkretów na kadencję po prostu, a nie na żadne 100 dni. Nie, jak pan poseł to czyta? Ja tak nie uważam. Uważam, że myśmy, czyli Koalicja Obywatelska, obiecali ludziom, że wprowadzimy albo przynajmniej zaczniemy wprowadzać tych 100 konkretów w pierwsze 100 dni. Problemy są dwa. Pewnie... Andrzej Duda się nazywa pierwszy, jak rozumiem, tak? Proszę? Andrzej Duda się nazywa ten pierwszy problem. Prezydent Andrzej Duda. Tak. Co i to z tego, że jest ustawa, jak może zostać zakwestionowana? Nie tylko w aspekcie zawetowania ewentualnego ustaw, ale też, panie redaktorze, no, czy większość tych rzeczy trzeba by wprowadzać w budżecie. Myśmy mieli na przygotowanie budżetu dosłownie kilka dni, ponieważ przedłużano, pan prezydent przedłużał powołanie nowego rządu do dnia 13 grudnia. A w grudniu musiał się pojawić, żeby zostać podpisany do końca stycznia, musiał się pojawić budżet. Andrzej Domański, który uważam, że jest wybitnym fachowcem, naprawdę go z innymi fachowcami już niższego szczebla napisał w 5-6 dni.
Więc wiele z tych rzeczy nie mogło się w tym budżecie znaleźć. A wie pan poseł, że trzeba nowelizować budżet, prawda? Tak, oczywiście, oczywiście. I pewnie będziemy to robić. Dokładnie, wszyscy to ale drugi jest, i tu mówię o sprawach, które myśmy obiecali, a które budzą wątpliwości, powiem to delikatnie, koalicjanci. W niektórych sprawach to był, był program Koalicji Obywatelskiej. Lewica z jednej strony, z drugiej... No ale to w ekspoze premier o tym mówił, panie Boże. No mieli inne programy. To premier sobie nie zdawał z tego sprawy w ekspoze? Myślał, że i wszystkich wszyscy rzeczy, wasz program wezmą, zaniosą rzeczy, przez te 4 lata. Wszystkich rzeczy pewnie się przez te 100 dni nie uda zrobić, ale ja na przykład uważam, że w sprawach takich jak zarówno wolność kobiet w sprawie aborcji do 3. miesiąca ciąży, ale też moim zdaniem dużo prostszy i budzący mniejsze kontrowersje, ale też budzący kontrowersje tutaj akurat na lewicy, projekt handlu w niedzielę. My powinniśmy z tym, tak uważam, my powinniśmy z tym iść, nawet jeśli się ostatecznie okaże, że nie mam większości. Tylko problem polega na tym, panie pośle, że pan poseł mówi, w tej sprawie uważam tak, a w tej uważam tak. Jakbym tutaj zaprosił paru posłów jeszcze nowej koalicji rządzącej, to usłyszałbym głosy, no handel w niedzielę to akurat nie, niekoniecznie, ale w tej sprawie uważam, że powinniśmy pójść do przodu. No to albo jesteście tą koalicją i obiecaliście konkretne rzeczy, że je dowieziecie, albo nie, no jeżeli 100 konkretów premier wygłaszając ekspoze mówił, że możemy go z tego rozliczać, że Polacy mogą z tego rozliczać. Różnicę między koalicją obywatelską, która ma 150 paru posłów, a koalicją rządzącą, no, ale ja mam nadzieję, ma że prawie 250. No, tylko mam wrażenie, że nie rozumie i premier z tego, co pan mówi, no bo wygłaszając ekspoze premier chyba już zdawał sobie sprawę, jak wygląda koalicja, prawda? Już była umowa koalicyjna. To mógł pan premier powiedzieć, rozliczajcie nas z tego, co jest w umowie koalicyjnej. On powiedział o 100 konkretach. Myślę, że chyba zapomniał, że... Myślę, że chciał wtedy realizować wszystkie te 100 konkretów. Na przykład twardy sprzeciw lewicy, czy przynajmniej części lewicy wobec handlu w niedzielę objawił się później. Jeszcze raz mówię, ja naprawdę uważam, że my powinniśmy legislacyjnie, politycznie próbować w większej liczbie obszarów tego, co obiecaliśmy wyborcom, nawet gdyby to się miało nie udać. Proszę jeszcze na jedną rzecz zwrócić uwagę. My rzeczywiście nie robimy tak jak PiS, czyli nie wrzucamy ścieżką poselską, czy przynajmniej rzadko wrzucamy legislacji, czyli ustaw, po to, żeby odbyły się normalne konsultacje tak? społeczne z udziałem tych, których to interesuje. A o te wolne niedziele, panie proszę, jeszcze zapytam w takim razie. Spodziewać się tego projektu wkrótce? Podejmie Koalicja Obywatelska próbę zliberalizowania tych przepisów? No tak, można tak to określić. Myślę, że tak. Ja jestem absolutnie tego zwolennikiem. Ja jestem na przykład zwolennikiem takiej... Ale myślę, że tak czy tak? Myślę, że tak. Czyli równie dobrze... Nie, ja będę się starał, żeby tak było. Okej, okay, ale czyli ten projekt, panie pośle, co będzie w takim razie też? Jak to będzie daleko posunięta zmiana? To będzie wolny handel w niedzielę z gwarancją tych wolnych niedziel dla wolnych pracowników, dwóch niedziel, ale pełna swoboda handlu? Wolnych dwóch niedziel w miesiącu, tak jak obiecywaliśmy. Po drugie, z większą pensją, z większą płacą za te dni, nawet dwukrotnie. Ja powiem panu jeszcze jedno, znaczy ja osobiście uważam, że to mogłoby być jedno ośmiogodzinne po to, żeby nie zatrudniać nie wiadomo jakich liczb pracowników w niedzielę, czyli na przykład 12 do 8, tak? Czy 11 do 7 wieczorem. Ale uważam, że Polacy chcą handlu w niedzielę. Widać to po popularności tych nielicznych niedziel, które są i nie tylko przed świętami. To są specyficznych też momentach te nie, no, niedziele, prawda? Ostatnia w styczniu, przepraszam, no to nie są żadne święta, a po prostu jakiś sprzedażowy czas, nie wiem. Oblężone, no tak, no ale to jest upłon wobec sprzedawców, tak? Firm handlujących, a nie dla ludzi i też się cieszą ogromnym powodzeniem, popularnością. To panie pośle, kiedy te handlowe niedziele będą? Mam nadzieję, że jak najszybciej.
Okej, ale też bez jakiegoś terminu. W studniach są, więc projekt przynajmniej można by było, bo tak mówi się często o przygotowanych już ustawach, o szufladach pełnych ustaw, no to u was, panie poszło jakoś tak... No tak, no ale jeszcze próbujemy tych, którzy są niechętni temu w koalicji rządzącej przekonać. Panie proszę, to o CPK jeszcze zapytam. Czy pan jest chętny, czy niechętny temu rozwiązaniu? Ja jestem wielkim zwolennikiem tego, żeby przeprowadzić do końca audyt, który przeprowadza minister Lasek ze swoimi specjalistami. Pewnie centralne lotnisko w centralnej części Polski nowe jest potrzebne, ale w jakim kształcie to powinien ustalić ten audyt? Bo część waszych polityków mówi odwrotnie, że kolej na pewno, ten komponent kolejowy na pewno, lotnisko pod znakiem zapytania. Pan powiedział, że lotnisko na pewno. Nie, no na pewno kolej trzeba zmieniać, tylko nie w taki sposób, jaki zmieniał PiS, czyli wydał na tą kolej tylko z projektu CPK 200 milionów i żadnego kilometra kolei nie zmieniono. Podobnie jak wydano 3 miliardy, przepraszam, na budowę CPK przez te 7 lat, kiedy teoretycznie się buduje i jeszcze nie wykupiono wszystkich gruntów i żadnej łopaty nie wbito w ten projekt. Ja uważam, że my powinniśmy obiecywać rzeczy, które jesteśmy w stanie w danym okresie wypełnić i zrealizować, a nie tak jak robił PiS, czyli opowiadać o wielkich projektach, a na końcu nie wychodzi z tego nic. No ale to w ile mieli to CPK zbudować? Panie proszę, no bez przesady, no takie rzeczy to się nie robi nigdzie w 3 lata. A widział pan projekt, na który wydano 3 miliardy i przez 7 lat nie zrobiono dokładnie nic? Nie jestem ekspertem, nie śledzę takich inwestycji na świecie, panie proszę. Przypominam, że jak zaczęli o tym mówić w 2016 roku, to mówili, że w 2023 pierwsze samoloty polecą. Mamy 2024. I samoloty póki co nie latają, trwa za to audyt, czekamy na jego efekty. Marcin Bosacki z Koalicji Obywatelskiej był dzisiaj gościem Sedna Sprawy. Dobrego dnia panu posłowi, życzę państwu, życzę... Również państwu, dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Radio Plus. Sedno Sprawy.